Czy witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie, ja jestem Zed i witam was dzisiaj w takim informacyjnym odcinku. Rzadko takie odcinki robię, ale wydaje mi się, że sytuacja tego wymaga. Jest kilka dosyć fajnych i ważnych informacji, o których powinniście wiedzieć, bo później byście mnie na pewno pytali, tak więc zrobię taki osobny film, szybko wam o tych informacjach powiem, no i będę brał się za zabieranie gier do nagrywania. Tak więc pierwszą informacją, na którą na pewno zwróciliście uwagę, jest to brak filmów przez 4 dni. Przez ostatnie 4 dni nie było filmów, bardzo was za to przepraszam, ale był u mnie kuzyn i niestety nie mogłem nagrywać. Jeśli osoby, które często ze mną gdzieś tam piszą na jakimś fanpage'u albo na wiadomościach prywatnych, to zapewne wiedziały, bo często właśnie pisałem, że teraz nie mogę pisać, bo teraz jestem właśnie z kuzynem. Przyleciał do mnie kuzyn ze Stanów i no średnio mogłem, że tak powiem, dla was coś nagrywać, bo wiadomo, trzeba pokazać mu kraj, ja u niego kiedyś byłem jakieś 2-3 lata temu w Stanach, teraz on u mnie jest, tak więc bardzo, no lepiej się nim zająć, prawda, niż siedzieć przed komputerem, ale myślę, że te 4 dni dały mi też takiego, wiecie, troszeczkę się odstresowałem, bo przez ostatnie 2 miesiące siedziałem i tylko te filmy tłukłem cały czas dla was, więc mam nadzieję, że teraz te filmy troszeczkę poprawimy jakość i na pewno troszeczkę sobie odpocząłem i pobyłem czas z rodziną. I oczywiście jeszcze raz przepraszam za ten brak odcinku przez te 4 dni. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i teraz wracamy oczywiście z codziennymi filmami, tak jak to było. Kolejną informacją dosyć ważną i dosyć taką bardzo przyjazną dla mnie jest to, że udało się wreszcie albo nie wreszcie zdobyć 40 tysięcy widzów. Bardzo jest to dla mnie dużo, naprawdę bardzo dużo. Nigdy jeszcze wam nie dziękowałem jakoś za subskrypcję, bo uważałem, że to jest taka bardziej osobista wasza sprawa i to jest wasz jakby wybór, czy wy wybieracie, prawda, subskrypcję, czy po prostu tylko mnie oglądacie, ale i tak chciałbym wam bardzo podziękować za to, że jednak no jest was dużo, coraz więcej osób ogląda moje filmy. W poprzednim miesiącu zrobiliśmy aż prawie milion wyświetleń, a nie aż prawie, tylko cały milion wyświetleń, nawet troszeczkę ponad, a ogólnie na moim kanale jest już prawie 4 miliony wyświetleń, tak więc bardzo wam za to dziękuję. No jest naprawdę coś dla mnie, coś wielkiego, naprawdę ogromna liczba, bardzo wam dziękuję. 40 tysięcy widzów, 4 miliony wyświetleń niemalże, więc bardzo dziękuję. Okej, trzecia sprawa jest to, że będziemy dodawali nowy wzorek do sklepu z koszulkami. Sklep z koszulkami serio przyjął się pozytywnie, nawet nie myśleliśmy, że aż tak pozytywnie się przyjmie, bo naprawdę sporo dosyć tych koszulek zostało sprzedane z Casual, kubków i tak dalej, tak więc fajnie, że wam się to spodobało i że się to przyjęło, ale też nie spoczywamy na laurach i dodajemy chyba jeden albo dwa wzory dodamy w tym jeszcze miesiącu, tak więc bądźcie gotowi, bo to będą dosyć fajne wzory, jeden z Hograiderem, tyle wam mogę zdradzić i będzie dosyć fajny, taki oryginalny, zresztą sami się przekonacie. Okej, przedostatnia informacja jest taka, że kupiłem już wreszcie nowy procesor, co nie oznacza, że jak kupiłem, to już go mam w komputerze. Jeszcze tego procesora w komputerze nie mam, bo muszę zakupić jeszcze płytę główną oraz RAM, ale już sam procesor zakupiony jest, będzie w moich rękach już za niedługo. Jeszcze wystarczy, że dokupię jakieś tam płytę główne, no nie jakieś tam, ale płytę główną oraz chłodzenie Dark 3 od Be Quiet, przepraszam bardzo was tutaj za tą pomyłkę. Dokupię to, moi drodzy, i filmy będą jeszcze wyższe jakości, często będziecie mogli zobaczyć te 60 fpsów nawet na nagraniach z GTA, oraz będą też live'y z samego GTA na najwyższej jakości tekstur, czyli po prostu będą takie, jakość live'ów będzie teraz dużo jeszcze lepsza. No i można powiedzieć, że ten procesor dużo też mi pozwoli na lepsze filmy, na lepsze materiały. Dużo szybciej będę montował film, bo wiecie, ile ja czasu traciłem na to, żeby te filmy zmontować w Adobe Premiere i w After Effects'ie. To strasznie dużo czasu zabiera i bardzo się cieszę, że wreszcie ten nowy procesor mam i będę mógł dla was robić szybciej i lepsze filmy i lepsze, dużo jakościowo live'y, więc czekajcie. No i GTA 5 na najwyższej jakości tekstur będzie na live'ach się częściej pokazywało. No i jak to się mówi, najcięższy temat się zostawia na koniec. Tym razem może nie jest to najcięższy temat, aczkolwiek jest to temat, o którym bardzo dużo osób chciało usłyszeć na pewno. Chociaż dużo osób też o tym zapomniało, aczkolwiek ja nie, więc bardzo chciałbym wam o tym powiedzieć. Mianowicie, moi drodzy, jest to akcja ze schroniskiem. Ta akcja, która odbyła się jakieś miesiąc temu, może 3 tygodnie temu, nie pamiętam dokładnie, że za każdy tam film niezrobiony i miałem robić te filmy 2 razy dziennie, wpłacałem 15 zł na schronisko. I teraz tak,
Tam były małe komplikacje, jeśli chodzi o intern, bo sami widzieliście, że jak robiłem w trakcie tego challenge'u, jak robiłem live'y, często one się zacinały, była mizerna jakość, prawda, i no ciężko było te live'y robić tak, jakbym chciał, w takiej dobrej jakości i tak dalej, a wiecie, że ja nie lubię robić czegoś tak na odpierdziel, i postanowiłem, że po prostu te live'y nie będę przez jakiś czas robił i nawet czasami ciężko było mi wrzucić odcinek, bo ten internet się tutaj psuł, aczkolwiek w tym momencie internet już się w 100% naprawił, jakieś tam błędy mieli w serwerowni, więc w tym momencie internet jest na wysokim poziomie i na pewno już błędów nie będzie. Aczkolwiek pomyślałem, że zrobimy inaczej. Nie będę teraz tego challenge'u kontynuował, aczkolwiek wpłacę daną kwotę na to schronisko. Myślę, że 300 zł będzie to odpowiednia kwota i dla tych osób, które prawda brały udział w tym challenge'u, czyli tam wiadomo łapkowały i tak dalej, i dla tych osób, które no po prostu zapomniały o tym challenge'u, ten myślę, że 300 zł, 350 może, zobaczymy jaka to będzie kwota wpłacona na schronisko, was zadowoli, mnie zadowoli i na pewno psiaki, bo to jest najważniejsze, zadowoli, więc 300 zł zostanie na pewno wpłacone na schronisko, myślę, że w następnym albo jeszcze w następnym miesiącu, bo właśnie teraz kupiłem ten procesor i no nie mam tych pieniędzy w tym momencie aż tak za dużo, ale obiecuję wam, że następny miesiąc albo jeszcze następny i wpłacamy te pieniążki na schronisko. Jeżeli tylko już będę miał te pieniądze, prawda, już po tym procesorze, po tym zakupie tego chłodzenia, to wpłacimy oczywiście te pieniążki na schronisko jak najszybciej. No i po prostu dam wam na pewno jakieś tam powiadomienie, na przykład na początku jakiegoś filmu z Clash Royale albo z GTA, prawda, dam wam takie, no taki kwitek, takie potwierdzenie, że wpłaciłem te pieniążki, które się umawialiśmy właśnie przed chwilą na schronisko, tak więc na pewno to nie będzie jakieś oszukane czy coś w tym stylu. Pokażę wam ten kwitek, żeby później nie było, że oszukuję, tylko dajcie mi czas do następnego miesiąca, bo już wam mówiłem jaka jest sytuacja. No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle, aczkolwiek mam jeszcze do was jedną prośbę. Napiszcie, prosiłbym was w komentarzu, ale tak szczerze, od serca napiszcie, od kiedy mnie oglądacie. No i co chcielibyście, żeby zmienić może na kanale, co chcielibyście poprawić jakby na kanale, może jakoś regularność filmów jeszcze bardziej tutaj polepszyć i tak dalej, napiszcie mi i jak to właśnie z waszej perspektywy to wygląda, bo wiadomo, ja nie jestem swoim widzem i ciężko mi ocenić, jak ten kanał, czy idzie w dobrym kierunku, dlatego wy napiszcie, czy ten kanał jest dobrze tworzony, idzie w dobrym kierunku i tak dalej, napiszcie proszę was, co wam się podoba, co wam się nie podoba i od kiedy mnie oglądacie i czy wam się ogólnie podoba cały ten kanał. No i to by było na tyle, moi drodzy, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobał i widzimy się już w kolejnych odcinkach i na pewno już w takich odcinkach z grami, tak więc nie uciekajcie, bo vlogów nie zaczynam robić i raczej w tym momencie nie mam zamiaru vlogu robić, tylko po prostu taki krótki film informacyjny, żebyście widzieli, co jest grane, co tutaj się dzieje na kanale Kuba Z. No i moi drodzy, żegnam się z wami bardzo, bardzo serdecznie, do kolejnych odcinków, no i cześć!